W godzinach od 10 do 14 w holu delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Żeromskiego 53 na pierwszym piętrze odbędzie się Dzień Aktywizacji Zawodowej dla Uchodźców z Ukrainy. Podobny odbył się pod koniec maja w Warszawie i wzięło w nim udział ponad 530 uchodźców. Celem akcji jest przede wszystkim pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Już praktycznie jesteśmy 4 miesiące od wybuchu wojny w Ukrainie. I przechodzimy w tym momencie do pomocy takiej już systemowej. Te pierwsze 4 miesiące, można powiedzieć, to taka pomoc humanitarna, gdzie trzeba było zabezpieczyć naszych gości z Ukrainy w takie niezbędne do życia rzeczy. Przechodzimy do kwestii aktywizacji zawodowej, czyli nasi goście, którzy są już z nami, niektórzy od ponad 4 miesięcy, myślę, powinni sobie zacząć odpowiadać na pytanie, co dalej ze sobą zrobić, chcieć się samoudzielnić. Dlatego też Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uchodźcom, organizuje dla nich Dzień Aktywizacji. Badania, które prowadzimy, pokazują, że uchodźcy są zainteresowani znalezieniem pracy, no napotykają cały czas na pewnego rodzaju bariery, chociażby językowe, biorąc pod uwagę, że są to kobiety z dziećmi, też pojawia się problem, co zrobić z dziećmi, szczególnie z tymi małoletnimi. Wszyscy chętni dowiedzą się o możliwości zatrudnienia, jak legalizować pobyt, jak pisać listy motywacyjne i CV. Szereg praktycznych porad ułatwiających znalezienie pracy. Będzie to, myślę, między 30 a 40 różnego rodzaju podmiotów i każdy z uchodźców, który przyjdzie do nas we środę, myślę, z kompletem informacji, jak znaleźć zatrudnienie, od nas wyjdzie. W trakcie wydarzenia obecni będą pracodawcy z Radomia i regionu, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, będą instytucje rynku pracy, pośrednictwo pracy, fundacje i stowarzyszenia wspierające uchodźców, urzędnicy wojewody z Wydziału Spraw Cudzoziemców i Wydziału Rynku Pracy, a także Straż Graniczna.